tak jakby to powiedział Gałczyński, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje i nagle, prawda, nagle telefon, niezwykły telefon od pani Marty Ptaszyńskiej, że dawno, dawno temu przeczytała moją sztukę Kochankowie z klasztoru Waldemoza i postanowiła zrobić, już wtedy postanawiała zrobić z tego operę. No a teraz teatr zamówił u niej, Teatr Łódzki Wielki, zamówił u niej z okazji obchodów roku Chopinowskiego właśnie operę o Chopinie. A ona mówi, no to ja właśnie mam już właściwie temat, ja mam. Leży to od lat gdzieś tam pewnie u niej w szufladzie. No i dzwoni do mnie, to jest dla mnie jakaś niezwykła wiadomość, tak jak mówię, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, a tu nagle bomba, prawda? No więc bardzo się ucieszyłem, ale no tu trzeba powiedzieć, jak doszło do napisania tej sztuki, bo to jest dość interesujące. Otóż ja nie przystąpiłem od razu do pisania sztuki. To się zaczęło od tego, że pan Wajda postanowił zrobić serial telewizyjny w kilku czy w kilkunastu odcinkach. No a ponieważ nie mógł znaleźć jednego autora, który by to wszystko mu napisał, więc postanowił podzielić rolę między paru autorów. No i każdy z nas tam miał napisać po odcinku czy po dwa. I to miał być serial z tych właśnie tak złożonych przez Wajdę odcinków, które miały być napisane przez zebranych autorów. No nawet ja, no oczywiście napracowałem się, dokumenty różne, bo to trzeba było posiedzieć jednak nad tym. Płyty Chopina sobie kupiłem, żeby słuchać tego. Ja w ogóle uwielbiam muzykę, u mnie jest dużo płyt, dużo muzyki. No ale tutaj trzeba było skupić się na Chopinie, więc kupiłem sobie wszystkie dzieła muzy, prawda, naszej muzy polskiej. Nie najlepsze to technicznie wtedy było, no ale kupiłem sobie i na swoim adapterku tutaj pisząc słuchałem tej muzyki. A pani Marta, dzwoniąc do mnie, powiedziała, ach, jaka ta sztuka muzyczna, jaka ona muzyczna. No i wie pani, mnie nigdy do głowy nie przyszło, że ta sztuka jest muzyczna. No, może to nasiąkło, w cudzysłowie, może to nasiąkło właśnie tym Chopinem, którego słuchałem w czasie pisania. No ale to może nie tak. Może to tak, że jednak świadomie, no to ja wiedziałem, że ja tam muszę zderzyć muzykę Chopina, czy właściwie no, Chopina z tymi ludowymi flamenco, prawda, bo to przecież Hiszpania i to flamenco i to zderzenie Chopin-flamenco, no tak mi gdzieś tam grało chyba w duszy. No i pani Marta chyba to odkryła właśnie w tej sztuce. No i właściwie sztuka była, ten scenariusz, bo wracam teraz jeszcze do scenariusza telewizyjnego, scenariusz był gotowy. Wchodzę kiedyś, ja byłem w zarządzie głównym Związku Literatów i Iwaszkiewicz patronował temu telewizyjnemu serialowi od strony literackiej, no bo przecież on to Lato w Noam, prawda, to też pewnie miało wejść w skład tego. No i ja się kiedyś spóźniam na zebranie zarządu, a Iwaszkiewicz był bardzo surowy, nie lubił spóźnialskich. Ja tak chyłkiem siadam, żeby mnie nie zauważył, a on krzyczy, Krasiński, Krasiński, napisałeś świetny scenariusz o Chopinie. No więc wielki zaszczyt dla mnie, to ludzie tam słyszą, prawda, siedzi sala przy stole, tam pełno tych kolegów, pisarzy, przy nich to wszystko, więc dla mnie zaszczyt ogromny, więc ucieszyłem się, dumny z tej sztuki, którą napisałem, bo Iwaszkiewicz właśnie przeczytał, ocenił. No ale parę dni później okazało się, że pan Wajda naraził się władzy ludowej. I władza ludowa, no co zrobić? No je ukarać Wajdę. No jak ukarać? No po prostu zabronić mu zrobić serialu o Chopinie.
No i to była taka okrutna kara. Dobrze? To była taka okrutna kara, z tym, że no, wszystkie te napisane scenariusze innych kolegów, prawda, i mój, okazały się bezużyteczne. No więc, no co, no, do szuflady to wrzucić, bo przecież to nie, ani to sztuka, ani to film, ani to nic, no ani to opowiadanie. No, scenariusz, wie pani, scenariusz filmowy, tak, no to jest nic, ani do upublikowania, ani. Gdyby to było opowiadanie czy powieść, no to co innego, a tu scenariusz, no więc ma to pójść na stracenie. Nie, to ja się tyle napracowałem, ja jeszcze dołożę pracy, jeszcze przestudiuję różne tam potrzebne mi dzieła dotyczące Georgesa i Chopina, Fryderyka i napiszę sztukę. No i tak powstała sztuka Kochankowie z klasztoru Waldemosa.